Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym podstawowym meczu od 4 lat. Ale zanim sobie do niego przejdziemy, krótkie wyjaśnienie. Do tej pory zagrałem w 3 meczach, ale jako rezerwowy bramkarz i zachowałem w nich 3 czyste kąta. Mój czas minutowy był mniej więcej od 10 do 30 minut. W tym jeden mecz uważam, że był bardzo, bardzo ciężki i naprawdę bardzo fajnie się w nim, uważam, pokazałem. I w końcu nadszedł czas, gdzie dostałem szansę od pierwszej minuty. Twoje pierwsze 90 minut od 4 lat i cóż, zobaczmy, czy udało mi się zebrać 4 czyste konto z rzędu. Niestety, pierwsze 17 minut meczu wyglądało właśnie w ten sposób. GoPro zrobiło mi lekkiego psikusa, nagrało wszystko w timelapsie, ale to nic, szybko Wam streszczę, bo niewiele się akurat działo w tym momencie. Tak naprawdę największym naszym przeciwnikiem była w tym momencie pogoda, bo naprawdę od początku meczu zaczęło bardzo, bardzo lać i do tego zaczęło się błyskać. Była naprawdę duża burza i mecz został przerwany w 17 minucie. Przez chwilę nawet myślałem, że w 17 minucie się właśnie zakończy, ale na szczęście wróciliśmy na boisko i lecimy z pierwszą akcją, która była bardzo prosta, po prostu moje wyjście na mniej więcej 16 metr, złapanie piłki i uruchomienie obrońcy od razu do bocznego sektora. Druga akcja była troszkę cięższa, bo dostałem piłkę do nogi, od razu byłem presowany przez napastnika drużyny przeciwnej. Mój obrońca, do którego chciałem zagrać, był również presowany, no i popełniłem w tym momencie pierwszy błąd, zagrałem piłkę na aut, zrobiłem to celowo, żeby po prostu uniknąć zagrożenia przejęcia piłki, ale właśnie, zobaczmy, czy to zagrożenie się w tym momencie opłaciło, bo drużyna przeciwna miała aut z bardzo, bardzo bliskiej odległości i dochodzą do sytuacji bramkowej, ale na szczęście łapię tą piłkę bardzo pewnie, co dodało mi też dużo pewności siebie, bo uważam, że to była całkiem, całkiem niezła interwencja. Do tego dodajmy właśnie deszczowe warunki, deszczowo-burzowe warunki, więc to nie było wcale takie łatwe. Kolejna akcja, w której brałem udział, zaczęło się dosyć spokojnie. Dostałem piłkę, na spokojnie sobie ją przyjmuję, podprowadzam ją do przodu, ale z daleka, z drugiej strony, presuje mnie bardzo, bardzo zawzięcie napastnik drużyny przeciwnej. Ja na szczęście to wszystko widziałem i kontrolowałem, jednak być może mogłem się troszeczkę szybciej tutaj z tą piłką zachować. No i cóż, on leci po prostu na dupie. Ja wybijam tą piłkę, oddalam zagrożenie. Przez chwilę myślałem sobie, żeby go kiwnąć, ale uznałem, że nie będę ryzykował już na początku meczu straty bramki gdzieś tam takim zagraniem, także zaczęliśmy dosyć, dosyć spokojnie. Ale no właśnie, spokój był dosyć złudny, poszła daleka piłka, która minęła naszą obronę, ale mój obrońca miał wszystko pod kontrolą, był przy piłce, był obrócony w moją stronę i był dosyć daleko ode mnie, bo był mniej więcej na skraju pola karnego, ja stałem w bramce. I niestety, ale zagrał piłkę głową do mnie, zagrał ją za lekko. Ja zostałem w bramce, bo wiedziałem, że już do niej po prostu nie doskoczę. Przejął ją napastnik drużyny przeciwnej i mamy 1-0 dla przeciwników. Szybkie otwarcie meczu, dosyć niespodziewane z naszego błędu, ale mówi się trudno. Gramy dalej, nie poddajemy się. Kilka minut spokoju, ale niestety nasi przeciwnicy poszli za ciosem i po raz kolejny błąd tak naprawdę naszej obrony, ale uważam, że tutaj zdecydowanie naszym przeciwnikom pomogło boisko, ponieważ po prostu piłka zrobiła kozioł przed moim obrońcą i przeszła mu dosłownie obok brzucha, wyszli ze mną sam na sam, mamy 2-0. No i cóż, zdecydowanie inaczej wyobrażałem sobie mój powrót do bramki od pierwszej minuty. Ten początek, ta pierwsza połowa była bardzo, bardzo pechowa i my z wynikiem 2-0 schodzimy do szatni z nadzieją na to, że odrobimy wynik w drugiej połowie. Nadzieje były i to bardzo duże, ale już w 46, może 47 minucie idzie akcja, która moim zdaniem jest totalnym hitem. Bardzo dużo pecha ponownie mieliśmy. Idzie zagranie prostopadłe z połowy, dosłownie z połowy. Jeden nasz zawodnik próbuje przeciąć tą piłkę, podbija ją tylko, ta piłka jeszcze przyspiesza. Obrońca, który również próbuje ją przeciąć, również ją dotyka, ta piłka znowu przyspiesza. I w tym momencie piłka jest w posiadaniu napastnika, ja stoję w potrzasku, bo ani nie jestem na bramce, ani nie jestem wystarczająco blisko niego, żeby po prostu gdzieś tam wyjść, skrócić mu po bramkarsku ten kąt i tak naprawdę byłem w idealnej odległości dla niego, żeby mnie po prostu przelobować, co zrobił, brakło mi dosłownie tyle, żeby wyjąć tą piłkę, ale to jest właśnie piłka nożna, 3-0.
W międzyczasie gdzieś tam, nie pamiętam nawet dokładnie jak to było minutowo, ale zdobywamy bramkę na 3-1, zdobywamy bramkę na 3-2 i naprawdę uważam, że zrobiliśmy tutaj właśnie kawał dobrej roboty. Byliśmy cały czas w posiadaniu piłki, przeważaliśmy, ale jak widać nasi przeciwnicy również dochodzili do sytuacji bramkowych. Tutaj mamy rzut wolny, który naprawdę liczyłem na to, że będzie on celny, ponieważ ja chciałem po prostu zrobić jakąś dobrą interwencję, żeby, że tak powiem, trochę lepiej się pokazać, żeby też złapać jeszcze większą pewność siebie, bo dobrze się czułem na bramce, ale miałem, uważam, dużo, dużo nieszczęścia. Te bramki, sami widzicie, jakie były dosyć bardzo, bardzo przypadkowe. Piłka na może i moje szczęście, a może i nieszczęście poszła za bramkę, więc tak to wyglądało. Josu! Daniel, 16! Daniel! Bez faulu! Kurwa! Brawo! Brawo! Kurwa! Nie chciałem! Ej, panie! Halo! Ej, przygotuj mógł! Chodzi tu jeden! Kurwa! Próbuj tu, Dawid! Lewa! Lewa! To masz gościa? Mam tu. Odchodzi. Moje! Wychodzimy! Brawo! Wygramy. Gościa mam, panowie. Niżej chodźcie, bo dochodzi. Chodźcie tu. Kurwa. A, odjdzie! Okej. Lepiej! Wyjazd! Bit! Góra nasze! Pierwsza! Kilka akcji bez mojego udziału, aż dochodzimy tutaj do jednej sytuacji, gdzie musiałem wyjść na 16 metr. I uwierzcie mi, po takiej przerwie w graniu nie są to łatwe wyjścia, ponieważ zdecydowanie brakuje takiego ogrania meczowego w takich sytuacjach. Ja tutaj wyszedłem idealnie, pewnie, w tempo, co najważniejsze, także jestem bardzo zadowolony z tego wyjścia. Boba! Kurwa! My w tym czasie cały czas atakowaliśmy i około, tak naprawdę nie pamiętam, ale mniej więcej 75, może 80 minuty. Niestety, ale popełniam, uważam, moim zdaniem błąd. Powinienem zostać na bramce. Ja wychodzę po prostu na róg szesnastki, mimo że wiedziałem, że nie zdążę do napastnika, ale chciałem go po prostu skrócić i, że tak powiem, skończyć tę sytuację już teraz. On niestety był pierwszy przy piłce i zagrał po prostu na pustą bramkę do swojego napastnika. Wynik 4-2. Jeszcze później gdzieś tam próbowaliśmy odrobić te straty, naprawdę ducha walki nam nikt nie może odebrać, ale niestety mecz kończy się wynikiem 4-2. Dajcie znać, jak Wam się podobał pierwszy odcinek tej serii. Myślę, że będą następne, jeśli tylko będę grał w podstawowym składzie. Najbliższa okazja już w tę sobotę, także zobaczymy, czy będę jako pierwszy bramkarz, czy może jako drugi. Rywalizacja jest naprawdę zacięta. Perspektywa bramkowa na pewno się poprawi, ponieważ już dokupiłem statyw do mojej kamerki. Tak więc jeśli jeszcze macie jakieś inne po prostu sugestie, zapraszam Was do komentowania. Trzymajcie się, cześć! Lewo! I stój! Prawo teraz! Stój! Ciasno! Ciasno ze sobą! Jest! Jest! Kurwa! Bardzo jacy! Brawo! Kali, zostań się! Patryk! Jest! Brawo! Jest! Gram! Jest! Jest!